Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Kolejny odcinek z naszego przeglądu topowych postaci na starych i wydaje mi się, że dość ciekawych serwerach. Pierwszy odcinek był z W1, teraz mamy serwer pierwszy polski. I tak, było parę sugestii odnośnie tej serii z waszej strony. Przede wszystkim ja na to w sumie sam wpadłem po nagraniu odcinka, ale wy też o tym pisaliście, żeby sprawdzać opisy tych postaci, bo często w tych opisach są jakieś ciekawe rzeczy wpisane. Często tak naprawdę najważniejsze, co nas interesuje, to jest data startu danej postaci, więc no jakby to nas bardzo interesuje i najczęściej, tak jak mówię, takie rzeczy są. Na przykład tutaj mamy top 1 gracza i ma na przykład, zobaczcie, start 12 maja 2011, więc no wydaje mi się, że będzie to ciekawe i będziemy mogli w miarę porównywać te postacie. I tak naprawdę tyle, pisaliście mi jeszcze coś, żeby też sprawdzać gildię, no ale wydaje mi się, że to by zeszło za długo i po prostu nie jest to aż tak ciekawe jak postacie, więc no te gildie sobie po prostu pominiemy. No i tak, jeżeli chodzi o serwer pierwszy polski, wydaje mi się, że dość wysoki poziom, jak tak patrzę na pierwszy rzut oka. Pewnie dlatego, że jest to właśnie serwer pierwszy, tak samo jak pierwszy międzynarodowy jest tam lepszy od drugiego międzynarodowego i tak dalej, i tak dalej. To wydaje mi się, że tutaj działa to bardzo, bardzo podobnie. I co mogę więcej powiedzieć tak naprawdę? No chyba sobie zaczynamy. Co ciekawe, top 5 na tym serwerze to są magowie, więc dzisiaj jeżeli chodzi o różnorodność klas, no to nie będzie tam ona jakaś wybitna, ale i tak obczajmy sobie, jak to wygląda. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuku w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło, będę wdzięczny, bo kciuk w górę, zresztą tak samo jak i w dół, więc jakby to nie ma znaczenia, ale wiadomo, lepsze są w górę, bo ładniej wyglądają, pozycjonują film, także możecie tego kciuka w górę zostawić, a my już zaczynamy. Pierwsza postać na tym serwerze jest to Markov. Markov, którego znamy z W1, na poprzednim odcinku też się pojawił, więc no i na W1 ma topową postać i na top i na S1 polskim ma topową postać. I jak to tutaj, jeżeli chodzi o niego, wygląda? Ja już tutaj troszeczkę zerknąłem na jego postać przed nagrywaniem. Przede wszystkim tak, boki ma na 2600, klaser standardowo nie patrzymy, bo wiadomo, że ma, podejrzewam, że na tym levelu to już ma 100%, tylko po prostu tutaj się ten klaser buguje. Także lecimy dalej. Inteligencja ma 90, prawie 7000 podstawy. 213 mu to daje po przeliczeniu tam wszystkiego ogólnie tej inteligencji tysięcy, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Tutaj jeżeli chodzi o HP, no to ma 43,5 tysiąca podstawy i daje mu to prawie, no nie prawie, no powiedzmy 119 tysięcy tego HP. No i tutaj 3300 szczęścia. Jeżeli chodzi o runki, to spojrzałem, że ma maksymalne, więc tutaj ulepszenia ma tak samo, razy 7, razy 8, jak sami widzicie, więc z tymi ulepszeniami podobnie jak na zresztą W1, tu możemy się w sumie odnosić, też nie jest jakoś tam kolorowo, wydaje mi się, jak na taki stary serwer, ale zobaczymy, jak inni tutaj mają, no nie, no bo tam na tym W1, no jednak ten pierwszy wojownik, no to jest bestia i on, jeżeli chodzi o te ulepszenia i tak dalej, no ciężko kogokolwiek z nim porównywać, a tutaj sobie porównamy po prostu z innymi osobami. Dobra, jeżeli chodzi o kamulce, to ma po 1250, tutaj nawet widzę 1288, 1300 nawet jest jakiś kamyk, także bardzo, bardzo ładny. Także no jeżeli chodzi o kamyki, to zdecydowanie jest to poziom najwyższy. No i co? No i tak po prostu ta postać wygląda. 5886 level, z tego co widzę, największy na tym serwerze. Tutaj jeszcze możemy sobie w sumie 90, powiedzmy 7000 plus 3 to będzie 140 tysięcy, powiedzmy, mniej więcej ma sumarycznie głównej statystyki oraz HP. To sobie liczę, żeby mieć w razie do porównania. No i jak widzimy, jeżeli chodzi tutaj o walkę z Tukisiem, Tukiś ma 25 leveli do niego straty, no to jeżeli chodzi o cześć, to są bardzo, bardzo blisko, więc jakby no zaraz zobaczymy tego Tukisia. No i tutaj jak już spojrzeliśmy, start 12 maja 2011, czyli no tak naprawdę w maju tego roku będzie miała już ta postać 10 lat, także jest to bardzo, bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej, mamy Tukisia. Zobaczcie, dla porównania, Tukiś tutaj ma born 27 grudnia 2012, czyli mniej więcej półtora roku później zaczął grać, aniżeli właśnie Markov. Stąd pewnie wynika ta różnica w levelu, która jest no naprawdę bardzo duża, no ale to jest jednak półtora roku, nie? Więc jakby... tutaj widzę, że nie udziela odpowiedzi na żadne pytania, ale generalnie chodzi mi o to, że tak jak mówię, no półtora roku to jest bardzo, bardzo dużo, jakby nie było w tej grze. Zobaczmy jego statystyki, bo to mnie w sumie ciekawi. Tu ma 3300 boki, tu ma 2500 szczęścia, ale mnie najbardziej ciekawią te główne. Tu ma 40 tysięcy i tu ma 90 tysięcy, zaokrąglimy oczywiście, czyli daje mu to łącznie 130 tysięcy.
jeżeli chodzi o tą sumę tych podstaw swoich, tych głównych statystyk. Natomiast ten tutaj ile miał? 97 plus 43. Aha, on miał 140, no czyli 10 tysięcy tych podstaw tak samo jest w plecy z tego co widzę. Także no 25 leveli w plecy i 10 tysięcy podstaw w plecy. Dużo, jakby nie było dużo, no ale to jest jednak półtora roku. Jakby mi ktoś powiedział wcześniej, że oni mają różnicę między sobą półtora roku, no to dałbym jednak jeszcze więcej tych podstaw różnicy. Bo levela, no 25 leveli na tym etapie to jest bardzo dużo, ale no 10 tysięcy statystyk wcale po takim czasie gry i tak dalej to nie jest jakaś tam bardzo, bardzo duża różnica. Zresztą sami zobaczcie, że tutaj jeżeli chodzi o cześć, mimo że są w innych gildiach i pewnie się tam leją nawzajem, no to nie jest to wcale jakoś tam bardzo, bardzo duże, jeżeli chodzi, tak jak mówię, o tą różnicę. Tutaj Gemiki. Gemiki ma bardzo podobne, chociaż nie, no tutaj widzę, że ma bliżej 1200, natomiast Markov miał tam bliżej 1300, ale tutaj też dochodzi 25 leveli. Pamiętamy, że gemy, które kopiemy, są zależne też od naszego poziomu, nie tylko od poziomu kopalni i od rycerzy w gildii, więc na pewno też te 25 leveli mu tutaj troszeczkę utrudniają. No klaser ma taki sam, widzę, jak tutaj Markov, czyli pewnie też ma 100%, tylko to się buguje. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o ulepszenia, no to zobaczcie, no on tutaj ma na przykład ulepszenia po 10 i po 11, czyli ma lepsze od Markova. No nie wiem czemu Markov tak ulepsza te itemki, czy on po prostu nie robi rozmontowań codziennie, czy o co chodzi, no ale i na jednym serwerze i na drugim te itemki były ulepszone podobnie, czyli tam razy 7, razy 8, a tutaj Tukiś ma już razy 10 i razy 11, no i runki z tego co widzę też ma tutaj maksymalne, jak sami możemy zobaczyć. Dobra, i lecimy dalej. Mamy teraz Tomiego, Tomi 232, zobaczmy. Tomi nie ma kiedy zaczął, ale ma kiedy wbił 500 level, czyli 500 level wbił 12 kwietnia 2019 roku, czyli tak naprawdę no niedługo będą 2 lata i przez te 2 lata wbił, jak widzicie, 67 leveli. Tutaj mamy zresztą 550 level 20 września 2020. Więc no dość sporo w sumie, przez 2 lata 67 leveli na tym poziomie, no wydaje mi się, że git, no pewnie jeszcze tam podbija troszkę zanim te pełne 2 lata miną, ale dobra, to nieważne, zobaczmy jak tutaj u niego wygląda te boki i szczęście, myślę, że nie ma na co patrzeć, bo wydaje mi się, że no po prostu bez sensu, gdyż no wiadomo, kiedyś ta gra nie miała czarnych gemów, to już zresztą mówiłem na poprzednim odcinku i tych podstaw się więcej podbijało i tak dalej. Dobra, mamy teraz tak, 86,5 tysiąca inteligencji i 34 tysiące wytrzymałości, czyli powiedzmy 90 plus 30 to będzie 120 tysięcy, czyli zobaczmy, Tomi ma tutaj jeszcze znowu 10 tysięcy mniej, czyli już od Markova ma 20 tysięcy, od Tukisia 10 tysięcy, jeżeli się nic tam nie pomyliłem, tych swoich statystyk łącznie mniej. I dobra, zobaczmy teraz, jeżeli chodzi o gemy, no to widzę, że też tutaj level ma większy od Tukisia o 6, natomiast te gemy tutaj widać, że nawet 1200 rzadko kiedy przebijają, także tutaj już musi jakaś kopalnia może robi różnicę faktycznie, bo gildie mają te same, no i level ma większy, no ale zobaczmy, że on nawet nie ma maksymalnych run, to też mu na pewno przeszkadza, no bo tutaj w broni ma 23% od błyskawic, co jest, no jeżeli miałby te 60% jako mag, to na pewno w tym PvP o wiele, wiele więcej by mu dało, no ale tu widzę, że też ma ulepszone przedmioty, widzę dużo razy 3, broń ma co ciekawe razy 12, a całą resztę razy 3, więc nie wiem czemu u niego tak to wygląda. Tu ma jakieś punkty życia 5, ulepszona jakość 2, tutaj punkty życia 6, no generalnie dziwnie, nie? Strasznie taka postać, wydaje mi się, że może już się na niej nie stara, mimo wszystko jest cały czas w top 3, no ale sami zobaczcie, no broń ulepszył razy 12, całą resztę razy 3, maksymalnych run nie ma i tak dalej, ale w zasadzie no i tak już mu, wydaje mi się, różnicy na takim starym serwerze to za bardzo nie robi, no bo lochów też nawet jakby tą broń 60% wrzucił, to z lochami by miał i tak problem, wydaje mi się, no bo jeszcze wszystkich nie zrobił, no to na pewno, natomiast no mówię, no w PvP wydaje mi się, żeby mu to pomogło, no ale dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego kolegę. No gemiki bardzo, bardzo podobne tak naprawdę, no ale tutaj runy i to ulepszenia mu, wydaje mi się, że przeszkadzają. Dobra, lecimy dalej, kolejna postać, mamy 9 minutę, więc troszkę znowu zejdzie, ale okej. Jest to Spec Hem, Animosity, tak samo gildia, 582 level, także jeżeli chodzi o level, to jest to top 2 tego serwera, tutaj egzekwo widzę, że Zonką, ale Onka to już jest top 6, więc tak, jeżeli chodzi o Spec Hema,
Jest tak samo magiem zresztą, jak sami widzicie. No i jak tutaj, na początek może tego podstawy. Poczekajcie, było, tamten miał chyba 120 tysięcy, o ile się nie mylę. A ten ma ile? 82. Tutaj mu dodajmy, powiedzmy je, dobra, inaczej to zrobimy. 112. No powiedzmy 113, bo tutaj ma prawie, tutaj ma już prawie 31 tysięcy wytrzymałości. Także znowu prawie o 10 tysięcy mniej od top 3. Czyli tutaj chłopaki idą tak w miarę regularnie, że od, na przykład, nie wiem, top 1 będzie miał tam, top 5, przepraszam, będzie miał około 50 tysięcy statystyk mniej aniżeli top 1, więc no ciekawie to wygląda. Ale okej, tak samo, tak jak mówię, 10 tysięcy mniej, no tutaj boki po 3 tysiące, szczęście 3,5 tysiąca, no te tutaj już widzieliśmy. No i co? Tutaj ma jakiś opis. Początek, zobaczcie, początek 16 lipca 2010 rok, czyli on zaczął tutaj jeszcze wcześniej aniżeli Markow. Poczekajcie, tutaj jest 16 lipca, a tutaj Markow, czyli Markow zaczął no prawie rok po nim, jakby nie było, czyli zobaczcie, że tutaj musiało, no jeżeli chodzi o level, to widać, że, bo jednak prawie tego Markowa dogonił, no ale tutaj jeżeli chodzi o ranking, to totalnie nie. No bo co, no podejrzewam, że tam Markow, może tutaj kolega miał jakieś przerwy, może jakieś zamiast trzech pasków jeden i tak dalej, no bo jakby przez 10 lat robić dzień w dzień trzy paski, zwłaszcza że często jest tak, że te osoby zaczynają grać jako dzieciaki, więc nie mają jakby, nie mogą sobie pozwolić na tam granie chociażby na tych trzech paskach i tak dalej. Potem ta postać jakby dorasta razem z nimi i bardzo często jest tak, że jeżeli nadal gra ich kręci, to oni sobie dopiero, gdy już zaczynają zarabiać i tak dalej, są starsi, to oni sobie dopiero jakby przechodzą na ten tryb trzech pasków i dopiero wtedy ta postać lepiej zaczyna wyglądać. Ciężko to określić przez taki czas tak naprawdę, no ale zobaczcie, ta postać jest jeszcze starsza aniżeli postać Markowa. Dobra, jeżeli chodzi o gemy, to tu widzę, że są jak najbardziej git po 1250, jak na taki level, wydaje mi się, że taka norma. Niewiele się tutaj różnią od Markowa. Natomiast tak, no run widzę, że też nie ma maksymalnych. Tutaj ma w broni 24%. Tu widzę, że punkty życia po 7, premia do złota. No generalnie tak to wygląda. Ulepszenia tak samo, no razy 7, razy 6. Tutaj jakieś widzę, broń ma tak samo razy 6, więc też z tymi ulepszeniami no jest problem, nie? Znaczy nie z ulepszeniami, tylko bardziej z surowcami u Kowala. No ale generalnie tak ta postać wygląda. Też jak najbardziej git, no nie? No i tutaj zobaczcie, że wcale ta część, wbrew pozorom, w tym top 4 nie ma dużej różnicy. No jest to tam top 1 na top 2 praktycznie nie ma żadnej różnicy. No tutaj mamy już 40 tysięcy, jeżeli chodzi o top 3 i top 2. No i tutaj mamy 20 tysięcy, jeżeli chodzi o top 3 i top 4. No i na koniec mamy top 5. Top 5 to jest tak samo mag. W ogóle zobaczcie, tutaj wszyscy mieli, a nie, Markow nie miał złotej ramki. Natomiast tutaj top 5 nie ma kolega złotej ramki, to takie jak w ramach ciekawostki, powiedzmy. No i tutaj jeżeli chodzi o top 5, to już mu się różni klaser. Ci wszyscy mieli tutaj 98-77, więc zgaduję, że po prostu mają 100%, natomiast koledze tutaj bardzo możliwe, że czegoś brakuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że to też jest błąd z wyświetlaniem, ale raczej tak, jakby miał 100%, to chyba by miał tak samo 98-77. Ale dobra, jak tutaj u niego wygląda, jeżeli chodzi o podstawy? No zobaczcie, ten kolega zaskoczył, bo jeżeli chodzi o podstawy, to on ma 114 tysięcy, więc te podstawy ma delikatnie większe aniżeli tutaj speckiem, chociaż bardzo, bardzo równi są sobie, można by powiedzieć. No i tak, boki tutaj mamy po 3000, tak przeważnie widzę, że te boki w okolicach 3000 oscylują. Szczęście tak samo widzę, że tutaj chłopaki podbijali na 3500 przeważnie średnio. No ale to wina tych czarnych gemów, to już mówiłem wiele razy. Tu w ogóle na tym magu ma 200 tysięcy HP, czyli tyle, ile ja mam na swoim paladynie. Na paladynie mam chyba teraz 210, ale dam jakiś czas temu dobiłem te 200, więc to też ciekawostka, ale okej. 80, no to już patrzyliśmy, dobra, jak to tu wygląda? No runek kolega widzę, że tak samo nie ma. Nie ma w ogóle żadnych odporności, tamci koledzy jakieś tam mieli, pierwsze lepsze, no ale mieli. Tutaj widzę, że nie ma tych odporności, 25% na zimno ma w broni. Tu widzę, że głównie do awki są, jest to EQ, no i tam jakieś, no i 10% od run, czyli on nawet nie ma 15% z run, jeżeli chodzi o punkty życia. Zobaczmy może, czy jest, nie, niestety nie ma daty, kiedy się urodził, tak, czy kiedy założył postać po prostu. No i okej, itemki ulepszone razy 9, chociaż tu widzę, że też cały świat, tu razy 4, tu razy 8, tu też razy 4, budki razy 9, razy 7, razy 3, pasek widzę, że w ogóle nie ulepszony, co ciekawe, tutaj razy 5 i tutaj razy 7. To też jakby wynika z tego, że może być coś takiego, że oni mają po prostu
EQ do awki, ale że im się nudzi na tym levelu, to po prostu w to EQ do awki sobie powrzucali jakieś tam pierwsze, lepsze gemy i po prostu dlatego tak wygląda, że na przykład, nie wiem, pasek jest, jak widzicie, PD 4%, ale ten pasek nie jest ulepszony. To jest taki mój domysł, nie musi tak być wcale, no ale nie wiem. Dobra, jeżeli chodzi o gemy, o, tu ma na przykład na wszystkie cechy. Jeżeli chodzi o gemy, to zobaczcie, tutaj ma strasznie, strasznie różne te gemy. No możemy zobaczyć, że patrzcie, w tym EQ, które on ma do awki, czyli co mu daje PD, to on ma gemy słabsze powkładane, bo ma 1036, 1024, natomiast takie EQ, które chyba nosi na co dzień, no to ma powkładane już prawie 1200, tutaj ma 1187, tutaj 1155, więc może być tak, jak mówię, że on po prostu sobie założył te EQ do awki i w nim siedzi, a jakieś tam lepsze itemy ma skitrane w ekwipunku. No nie wiadomo, nie będę zgadywał. Dobra. Więc te gemiki, no 1150, także już tutaj no prawie 1200, no już tutaj jakąś tam różnicę, można powiedzieć, w tych gemach widać, ale też nie jest jakaś tam bardzo, bardzo duża. Tak jak mówię, nie ma daty swoich narodzin, więc do tego się nie odniesiemy. 554 level. Co ciekawe, widzę, że tutaj jest Damian. Damian to jest osoba, która wchodzi często na moje streamki. Nie będziemy już go tutaj oglądać ani nic, no bo nie takie jest założenie serii, ale tutaj pozdrawiam, jeżeli ta osoba ogląda, w sensie, no Damian, jeżeli ogląda, to pozdrawiam. Bo tak jak mówię, czasem odwiedza nas na streamkach, więc wydaje mi się, że warto, bo mi się rzucił jego nick w oczy. I teraz może bonusowo, jeżeli chodzi o gildię, bo strasznie ciężko na starym serwerze znaleźć taką sytuację, gdzie dwie gildie są praktycznie identyczne. Zobaczcie, one mają tutaj 482 średni level Animosity, no i jeżeli chodzi o tutaj Burning Dragons, oni mają 481, więc ten średni level jest praktycznie taki sam. Jeżeli chodzi o cześć, to zobaczcie, no 300 czci plus minus przewagi, więc no tyle co nic, jeżeli chodzi o taki serwer. Dla porównania to trzyma już 62 tysiące, czyli no można powiedzieć, że prawie dwa razy mniej aniżeli te dwie topowe gildie. Także dość ciekawa rywalizacja z tego, co widzę, jest na tym serwerze właśnie gildyjna. I to na plus, to na pewno na plus, bo to też myślę, że motywuje tych ludzi do właśnie założenia, do właśnie grania cały czas, zdobywania kolejnych statystyk i tak dalej, żeby w walkach tych gildyjnych sobie pomagać. Dobra, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tej serii, to piszcie w komentarzach. Jeżeli coś będzie naprawdę ciekawego, to oczywiście to sobie wdrożymy. Kolejny serwer, nie wiem jaki będzie, muszę sobie pomyśleć. Możecie jakieś sugestie napisać w komentarzach. Może sobie przelecimy te krajówki, tak jak teraz był pierwszy polski, to może jakiś pierwszy niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tyle, ja Wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj o 19 będzie streamek, na którego Was zapraszam. Pewnie link będzie w przypiętym komentarzu i w opisie, ale no standardowo przed 19 odpalimy, o 19 się zacznie, także możecie sobie wbijać. Oprócz tego wbijacie na Discorda w przypiętym komentarzu i w opisie dla widzów. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wydaje mi się, że to będzie tyle. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!